Bartek ślimaczkiem jest, z Biedronką dziś spędza dzień. Z kumplami w lesie swym spędzają tak całe dnie. Basia Biedronką jest, ślimaczkiem dziś bawi się, a każdy nowy dzień ciekawą przygodą jest. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wiosenny dzień sportu. Bartek, Basia, Matylda i Baltazar siedzieli nad jeziorem i wrzucali kamyki do wody. Bartek kilka razy trafił przepływającą kłodę, co ucieszyło jego przyjaciół. Chodźcie na łąkę! Zaraz zacznie się wiosenny dzień sportu! Powiedział Staś. Leśni przyjaciele zebrali się na łące. Małe owady włożyły krótkie spodenki i ustawiły się na starcie. Wszyscy biegli najszybciej, jak potrafili. Musieli okrążyć łąkę 3 razy. Tu nie fair! Edek oszukiwał! Biegł na skróty! Krzyknęła Laura. Nie można oszukiwać! Zacznijmy zawody raz jeszcze, ale bez oszukiwania! Staś dobiegł 1, Laura 2, a Baltazar 3. Bartek był ostatni. Baltazar i Edek zaczęli szeptać. Jest wolny jak ślimak. Nie śmiejcie się z niego, to nie jest fajne, powiedziała rozzłoszczona Basia. Teraz czas na skok wzwyż. Kto zerwie jabłko z najwyższej gałęzi, zostanie zwycięzcą, powiedział Alfonso. Przyjaciele rozpędzili się i próbowali wskoczyć jak najwyżej. Laura zajęła 1 miejsce, Matylda była 2, a Edek 3. Bartek, choć bardzo się starał, nie mógł dosięgnąć jabłka rosnącego najniżej. Nie potrafię, po prostu nie potrafię, powiedział ze smutkiem. Nie przejmuj się, Bartek, w następnej konkurencji pójdzie ci lepiej, powiedziała Róża. Ale Bartek był zbyt zdenerwowany, żeby zacząć się turlać. Obawiał się, że rozbije swoją skorupkę. Pozostali ustawili się w kolejce i zaczęli turlać na drugi koniec łąki. Basia była najszybsza, więc wygrała. Czas na latanie, powiedział Alfonso. Wygrywa ten, kto najszybciej doleci na czubek drzewa i złapie szyszkę. Owady od razu ruszyły. Matylda, Baltazar, Basia i Klara zaczęli się ścigać. Matylda jako pierwsza złapała szyszkę. Ja nie potrafię latać, marudził Bartek. Nie przejmuj się, Bartek. Teraz będziemy skakać na skakance. Najszybszy wygra. Uczestnicy zaczęli skakać. Ale nagle Bartek zaplątał się w skakankę i upadł na ziemię. Przyjaciele przestraszyli się i pobiegli do ślimaka. Nie bawię się w żadne głupie wyścigi. To nie dla mnie. Wracam do domu. Musimy coś wymyślić, żeby rozweselić Bartka, powiedziała Basia. Masz rację. W czym jest naprawdę dobry? Zapytała Róża. Już wiem! Krzyknęła Matylda. W rzucaniu! Wspaniały pomysł! Zgodził się Baltazar. Tylko Bartek trafił w przepływającą kłodę! Przygotowali 5 kopczyków. Pierwszy z jabłek, drugi z kasztanów, trzeci z szyszek, czwarty z orzechów, a piąty z gruszek. Basia przekonała Bartka, żeby wrócił na łąkę. Zrobimy konkurs rzucania do celu. Przyłączysz się? Zapytała Róża. Hurra! Uwielbiam rzucać do celu! Wszyscy próbowali, ale najlepszy był Bartek. Tylko jemu udało się przewrócić wszystkich 5 kopczyków. Widzisz, Bartek? Ja jestem najszybszy, Laura najwyżej skacze, Matylda najlepiej lata, a Basia się turla. Róża najszybciej skacze, a ty rzucasz najcelniej. Każdy jest dobry w czymś innym, zauważył Staś. Bartek otrzymał piękny kasztan. Alfonso napisał na nim: 1. miejsce w rzucaniu.
tego w ten piękny dzień. Dziś tu nauczymy się. Piłkarski mecz. Pewnego dnia Stasia obudziło pukanie do drzwi. Staś, to ja, Franek! Mały żuk wyjrzał na zewnątrz i zobaczył swojego kuzyna. Cześć, Franek, miło cię widzieć! Powiedział Staś, ściskając Franka. Przyniosłem to dla ciebie. Piłka, hurra! Żeby zagrać mecz, musimy mieć drużyny, powiedział Franek. Powiedzmy więc naszym przyjaciołom, że stworzymy drużyny, zaproponował żuk. Chłopcy zaprosili do gry wszystkich przyjaciół. Zapukali do każdego domku. Nim dotarli do skraju lasu, mieli już dwie drużyny. Alfonso zgodził się być sędzią. Zróbmy dla chłopców piłkarskie koszulki, zaproponowała Róża. Jedna drużyna zagra w niebieskich, a druga w czerwonych. Piłkarze poświęcili cały tydzień na treningi. Uszyłyśmy dla was koszulki, powiedziała Klara i podała je Stasiowi. Dziękujemy, powiedzieli piłkarze i założyli nowe stroje. Basia i Róża ustawiły ławkę, na której zasiedli kibice. Alfonso zagwizdał po raz pierwszy i mecz się rozpoczął. Biegnij, Bobby! Krzyknął Staś. Podaj do mnie! Zawołał Bobby. Hurra! Krzyknęła z radości niebieska drużyna. Niebiescy gola! Czerwoni gola! Wołali kibice. Franek, to nie fair! Nie możesz dotykać piłki ręką! Narzekał Baltazar. To prawda, Franek. Musisz grać zgodnie z zasadami. Powiedział sędzia. Mecz był bardzo zacięty. Niebiescy prowadzili 3-2, gdy gra znowu została przerwana. Franek mnie przewrócił. Poskarżył się Bobby. Tak, widziałem to. Zgodził się Alfonso. Usunę cię z boiska, jeśli jeszcze raz złamiesz zasady. Drużyna Stasia była coraz bliżej zwycięstwa. Franek zbliżył się do bramki rywala. Strzelę gola! Zawołał Franek, popychając Bartka. Obaj chłopcy przewrócili się na ziemię, a Franek krzyknął z bólu. Ała, moja ręka! Koledzy podbiegli do niego. Polecę bo doktora Sowę, powiedziała Klara. Gdybyś się nie zranił, wyrzuciłbym cię z boiska, powiedział Alfonso. Wiem, powiedział ze smutkiem Franek. Ale ręka naprawdę mnie boli. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. Złamałeś rękę. Muszę ją unieruchomić. Będziesz nosić bandaż 4 tygodnie. Musisz na siebie uważać. Niebiescy wygrali mecz. Musimy trochę poczekać z rozegraniem rewanżu, powiedział Staś i poklepał Franka po plecach. Nie przejmuj się, wkrótce będziesz zdrowy. Przepraszam, że nie grałem zgodnie z zasadami. Franek pociągnął nosem. Obiecuję, że będę grał fair, gdy ręka mi wyzdrowieje. Wtedy rozegramy jeszcze jeden mecz. Powinniśmy coś narysować na gipsie Franka, powiedziała z uśmiechem Basia. Chodźmy do mnie coś zjeść. Wszyscy przyjaciele poszli do domku Basi. Wyjęli flamastry i namalowali śmieszne rysunki na gipsie Franka. Gdy doktor Sowa mi go zdejmie, zachowam gips na pamiątkę, powiedział Franek. Wszyscy przyjaciele usiedli przy stole i zjedli przepyszne biszkopty. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Urodziny jeża Henka. Pewnego letniego poranka ślimak Bartek, Biedronka Basia i ich leśni przyjaciele bawili się na łące. Po kolei huśtali się na huśtawce.
To musi być fajna zabawa. Szkoda, że jestem zbyt ciężki. Ze smutkiem stwierdził Jeszchenio. Przyjaciele nie wiedzieli, co powiedzieć. W przyszłym tygodniu, Henio, obchodzić będziesz 10. urodziny, powiedziała Basia. Będziesz miał już 10 lat, dodał mały Ślimak. Jak myślicie, co chciałby dostać na urodziny? Ja wiem, zawołał Baltazar i podskoczył z radości. Huśtawkę! Wspaniały pomysł! Zróbmy dla Henia dużą huśtawkę, powiedziała uradowana Biedronka. Przyjaciele natychmiast wzięli się do pracy. Przynieśli piłę i młotek, gwoździe i śruby. Poszukali mocnych gałęzi. Mocnym sznurkiem przywiązali huśtawkę do drewnianych fali. Gdy huśtawka była gotowa, wszyscy poszli do domu Baltazara upiec tort. Wbili jajka i dodali masło. Mikser radośnie hałasował, a drewniana łyżka wybijała rytm w misce. Wkrótce kuchnię pszczoły wypełnił smakowity zapach. Przystroili tort wiśniami, rodzynkami i orzechami. Dodajmy też świeczki, powiedziała Matylda. Tak, 10 świeczek, dodała Basia. Napiszemy list do Henia, powiedział Bartek. Kochany Henio, przyjdź do domu Baltazara w porze obiadu. Wszyscy się tam spotkamy. Mogę zanieść list Heniowi? Poprosił Bartek. Ale nie wspominaj o torcie i huśtawce, krzyknęła Basia. Baltazar i Staś ustawili tort na okrągłym stoliku i wynieśli z domu. Małe mrówki bawiły się w chowanego. Nagle najmniejsza z nich uderzyła w stolik. Przewróciłeś stolik i zniszczyłeś tort, jęknął Baltazar. Tort! I co my teraz zrobimy? Zapłakała Basia. Henio będzie tu za chwilę, a my nie mamy dla niego tortu. Małe mrówki przeprosiły za to, co zrobiły. Jedna z nich wpadła na pomysł. Zbierzmy mnóstwo owoców i jagód i usypmy wielki stos. Będzie wyglądał prawie jak tort, prawda? To dobry pomysł, powiedział Staś. Henio uwielbia owoce. Bartek, Basia, Baltazar, Staś i małe mrówki zaczęły zbierać leśne owoce. Edek, Klara i Róża pomagali przyjaciołom. Wkrótce stos zrobił się bardzo wysoki. Staś wsadził w owoce 10 świeczek na chwilę przed pojawieniem się Roberta i jeża Henia. Wszystkiego najlepszego, Henio! Wszyscy zawołali. Ło, jakie pyszne owoce! Uwielbiam je! Bardzo wam dziękuję, powiedział jeż. Mamy dla ciebie niespodziankę, dodała Basia. Przyjaciele zaprowadzili Henia do huśtawki. Jeż był bardzo zaskoczony. Jaka ogromna huśtawka! Mogę na nią wejść? Zapytał z radością w głosie. Tak, zbudowaliśmy ją dla ciebie. Ura! Teraz ja też mogę się huśtać. Bardzo wam dziękuję. Później przyjaciele wrócili do owoców i zaczęli je jeść. Jedli i jedli, aż zniknęły prawie wszystkie. Część jabłek i gruszek przyczepili do kolców Henia. Jeż zabrał je do swojego domku. Henio położył się spać z uśmiechem na ustach i już nie mógł doczekać się kolejnego dnia i zabawy z przyjaciółmi. Bez czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Hulajnoga. Pewnego wiosennego poranka Maurycy postanowił zrobić sobie hulajnogę. Cały dzień pracował młotkiem i wiertarką. Na koniec pomalował hulajnogę na czarno. Gdy była już gotowa, postanowił pokazać ją przyjaciołom. Chłopcy grali na łące w koszykówkę. Był Bartek, Edek, Staś, Baltazar, Robert i Alfonso. Popatrzcie na moją hulajnogę, sam ją zrobiłem. Mogę się przejechać? Nikomu jej nie pożyczę, jest moja.
Chciałem ją tylko pożyczyć na minutę. Każdy z nas się przejedzie i ci ją oddamy. Nikomu jej nie pożyczę, powtórzył Maurycy. Chłopcy tak bardzo zajęli się kłótnią, że nie zauważyli Edka, który złapał hulajnogę i odjechał na niej. Stój! Oddaj ją! To moja hulajnoga! Nie pożyczyłem ci jej! Nikomu jej nie pożyczę! Edek zwolnił, więc wkrótce Maurycy go dogonił. Oddawaj moją hulajnogę! Proszę! I tak jest zbyt wolna. Zbyt wolna? To popatrz! Zbyt wolna? Nie możecie mnie dogonić! Zawołał roześmiany, ale nie widział dużej dziury na środku ścieżki. Uważaj, Maurycy! Jednocześnie krzyknęli Baltazar, Bartek i Staś, ale było już za późno. Możesz winić tylko siebie, powiedział Baltazar z wyższością. Maurycy, co się stało? Podrapałeś się. Dlaczego mu nie pomożecie? Róża zapytała chłopców. To wszystko jego wina. To nie ma znaczenia. Maurycy jest ranny, a wy powinniście mu pomóc. Chodź do mnie. Oczyszczę te paskudne zadrapania. Róża posadziła Maurycego na krześle i oczyściła rany mokrą ściereczką. Nie wygląda źle. Maurycy zaczął szlochać. To wszystko moja wina, bo byłem niedobry dla przyjaciół. To wszystko by się nie wydarzyło, gdybym był milszy. Więc bądź następnym razem. Dziękuję ci za pomoc, powiedział Maurycy wychodząc. Nie ma za co, wkrótce poczujesz się lepiej. Maurycy kulał całą drogę do domu. Gdy tylko dotarł na miejsce, wskoczył do łóżka i natychmiast zasnął. Mały żuk obudził się następnego dnia ze wspaniałym pomysłem w głowie. Wziął pędzel i farbę. Przemaluję cię na różowo. Już ci lepiej? Mam coś dla ciebie, chcę ci podziękować za pomoc. Wygląda prześlicznie. Przemalowałeś ją? Zapytała Róża. Tak, pomyślałem, że czarna ci się nie spodoba. Uwielbiam ją. Zaraz pokażę ją Basi. Bądź ostrożna, bezpiecznej zabawy. Maurycy wrócił do domu. Już miał zasiąść do obiadu, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Cześć, Maurycy. Pierwszy przywitał się Baltazar. Przyszliśmy sprawdzić, czy czujesz się lepiej. Dużo lepiej, dziękuję. Maurycy wzruszył ramionami. Obiecuję, że nie wezmę już twojej hulajnogi, powiedział przepraszająco Edek. Już nie jest moja. Pomalowałem ją na różowo i dałem róży. Ale mogę zrobić nową hulajnogę, powiedział Maurycy. Obiecałem Róży, że będę miły. Gdy skończę nową hulajnogę, każdy będzie mógł na niej jeździć. Hurra! Zawołał Robert. Zjecie po kawałku szarlotki? Sam ją upiekłem. Maurycy wkrótce zbudował nową hulajnogę. Pomalował ją na ciemnozielony kolor. Następnego dnia wszyscy przyjaciele zebrali się na łące i na zmianę jeździli na dwóch hulajnogach. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Pisanki. Nareszcie nadeszły święta wielkanocne. Matylda, Róża, Laura i Klara zebrały się w domku Basi, żeby pomalować pisanki. Ile pisanek musimy zrobić? Zapytała Róża. Pomyślmy. Jutro na pewno przyjdzie Bartek, ale także Baltazar, Staś, Edek, Bobby, Alfonso i Szymon. To oznacza, że każdy z nas musi zrobić po 7. Bierzmy się do pracy. Wyglądają wspaniale. Chłopcom na pewno się spodobają, powiedziała Matylda. Pora wracać do domu. Muszę jutro wcześnie wstać, żeby przygotować chłopcom naleśniki, dodała Matylda. Ja upiekę babeczki,
powiedziała Róża. A ja jabłecznik, dodała Basia. Następnego dnia dziewczęta wstały wcześnie rano. Matylda od razu poszła do kuchni. Założyła fartuszek i przygotowała ciasto na naleśniki. Róża też założyła fartuszek i zaczęła ugniatać ciasto na bułeczki. Basia rozwałkowała ciasto, a Klara przygotowywała biszkopty. Laura wstała bardzo szczęśliwa. Chłopcy nigdy nie wstają zbyt wcześnie. Mam mnóstwo czasu, żeby przygotować szarlotkę. Postawiła na stole dużą miskę pełną jabłek. O rety. Jabłka rozsypały się na stole i zrzuciły na podłogę talerzyk z pisankami. Wszystkie się zniszczyły. Moje pisanki! Co ja teraz zrobię? Co dam gościom? Laura pobiegła prosto do domu małej Biedronki. Basia, zniszczyłam wszystkie pisanki, pomóż mi! Nie mam czasu, właśnie piekę ciasto, ale mam dwa niepomalowane jajka. Jeśli szybko je udekorujesz, wyschną przed przyjściem chłopców. Róża, moje pisanki się potrzaskały, możesz mi pomóc? Jestem bardzo zajęta, ale możesz wziąć 3 białe jajka. Jeśli się pośpieszysz, zdążysz je pomalować. Matyldo, pomocy! Muszę od nowa pomalować jajka. Wszystkie pisanki się potrzaskały. Wszystkie? Przykro mi, ale nie mogę ci teraz pomóc, bo spalą się moje naleśniki. Ale możesz wziąć te 2 jajka, których nie pomalowałam. Klaro, stało się coś strasznego. Zniszczyłam wszystkie pisanki, które wczoraj przygotowałam. Proszę pomóż mi, bo nie zdążę pomalować 7 jajek. Laura poskarżyła się swojej przyjaciółce. Wiem, kto może ci pomóc. Chodź ze mną. Przyjaciółki pobiegły prosto do jaskini. Zaspany pająk wyszedł przed swój dom. Pomożesz nam, pająku? Zapytała Klara. Pisanki Laury się potrzaskały. Musimy zrobić nowe, ale mamy mało czasu. Chłopcy wkrótce ją odwiedzą. Skoro muszę, burknął pająk. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Laura przygotowała farby i pędzelki. Razem zaczęli malować jajka. Pająk malował 3 jednocześnie. Są gotowe, powiedział pająk z szerokim uśmiechem na ustach. Laura podziękowała pająkowi za pomoc i ułożyła pisanki na talerzu. Wkrótce ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła 7 chłopców. Wesołych świąt, Lauro! Chłopcy weszli do domku Laury. Każdy z nich wybrał sobie kolorową pisankę. Obawiam się, że nie mam dla was ciasta, powiedziała ze smutkiem Laura i opowiedziała chłopcom, co się jej przytrafiło. Nie przejmuj się, odpowiedzieli chłopcy. Zjedliśmy jabłecznik u Basi, bułeczki u Róży, naleśniki u Laury i biszkopty u Klary. Nasze brzuchy są pełne. Z czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Knedle. Pewnego jesiennego dnia Basia ugotowała knedle ze śliwkami i zaprosiła przyjaciół na obiad. Przyszli Bartek, Baltazar, Staś i Matylda. Mała Biedronka przełożyła na każdy talerz po 3 knedle. Bartek, Basia i Matylda szybko się najedli. Knedle ze śliwkami, uwielbiam je, mógłbym zjeść 5, powiedział Baltazar. 5 to mało, ja mógłbym zjeść 7. 7? Ja zjadłbym 8. A ja 10, oświadczył Staś. Więc zróbmy konkurs, powiedział Baltazar. Przekonajmy się, kto zje więcej knedli. Basi nie spodobał się ten pomysł. Chciała przekonać chłopców, ale ci się uparli. Skończy się bólem brzucha, ostrzegła ich, ale Baltazar i Staś nie chcieli jej słuchać. Zjedliśmy już po 3 knedle. Czas na 4. Powiedział Staś i przełożył knedle na talerz. Gdy skończyli, wzięli 5.
Później zjedli szóstą, a po szóstej siódmą. Po siódmej zjedli ósmą, a potem dziewiątą. Czas na dziesiątą, dasz radę? Zapytał Baltazar. Mógłbym zjeść dwa razy więcej knedli, odpowiedział Staś. Chłopcy zjedli tyle knedli, że rozbolały ich brzuchy. Polecę po doktora Sowę! Krzyknęła Matylda. Doktor Sowa zbadał chłopców i nakrzyczał na nich. Co wyście narobili? Wcale się nie dziwię, że boli was brzuch. Zjedli po 15 knedli, powiedział Bartek po przeliczeniu pestek na talerzu. Więc konkurs skończył się remisem. To nie był dobry pomysł. Nie możecie jeść gotowanych ziemniaków przez 3 dni. Ale jutro w lesie będą trdelniki, poskarżył się Staś. Bardzo mi przykro, ale nie możecie ich jeść. Przyjdźcie do mnie za 3 dni, to zbadam wasze brzuchy, powiedział doktor Sowa i odleciał do domu. Następnego dnia na łące pojawił się samochód z przepysznymi trdelnikami. Wszystkie leśne zwierzęta chciały spróbować smakołyku. Poproszę cynamonowy, powiedziała Basia. Dla mnie będzie kokosowy, dodał Bartek. Ja poproszę z cukrem, zawołała Matylda. Ale były też ciasteczka z orzechami, makiem i czekoladą. Baltazar i Staś byli bardzo smutni, ale zrobili to, co kazał doktor Sowa. Po 3 dniach chłopcy odwiedzili doktora Sowę. Przyjrzyjmy się wam, powiedział doktor, badając dokładnie chłopców. Wyglądacie dużo lepiej i widzę, że posłuchaliście mnie. Tak było, powiedział smutno Staś. Choć tak bardzo chciałem zjeść te pyszne ciasteczka. Staś i Baltazar pożegnali doktora Sowę i ruszyli do domu. Wtedy zawołał ich doktor. Zaczekajcie chwilę, mam coś dla was. Zachowałem dla was po ciastku. Był pan na łące, doktorze? Oczywiście. Poleciałem po ciasteczka dla moich piskląt, ale 2 odłożyłem dla was. Zrobiliście to, o co prosiłem, więc zasłużyliście na nagrodę. Dziękujemy, powiedzieli chłopcy z szerokimi uśmiechami na ustach i uściskali doktora Sowę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zaginione orzechy. Cześć Bartek, pośpiesz się. Musimy pożegnać się z wiewiórką Radkiem, zanim schowa się przed zimą. Powiedziała Biedronka Basia. Bartek założył czapkę, szalik i rękawiczki. Przyjaciele wyruszyli do domku Radka. Wiewiórka siedziała na gałęzi przed domkiem. Chcieliśmy się pożegnać, zanim zapadniesz w sen zimowy. Może wpadniecie na szklaneczkę soku i kilka orzechów, zaproponował Radek. Zobaczcie, ile jedzenia zgromadziłem na zimę. Moja spiżarnia jest pełna. Ale spiżarnia była pusta. O, Rety, gdzie się podziały moje orzechy? Gdzie są moje pyszne żołędzie i rodzynki? Może wyleciały przez tą dziurę, powiedział Bartek, wskazując na małą dziurę w ścianie dziupli. Ktoś przegryzł drzewo, powiedziała zaskoczona Basia. Chyba wiem, kto to zrobił, dodał mały Ślimak. Nie martw się, Radek. Znajdziemy złodzieja i odzyskamy twoje orzechy. Nie zapomnijcie też o moich żołędziach, dodał Radek. Przyjaciele ruszyli przez dużą łąkę i wtedy usłyszeli głośny śmiech. Wiedziałam, że to oni. Zawsze mamy z nimi problemy, szepnęła Basia. Pewnie teraz też robią coś niedobrego, dodał Bartek.
Ktoś wygryzł dziurę w domu Radka. Wszystkie orzechy zniknęły. Wy to zrobiliście, prawda? Nie zrobiliśmy tego specjalnie. Jak zawsze gryźliśmy korę. Nie wiedzieliśmy, że ma tam swoją spiżarnię. Wyjaśnił najmniejszy kornik. Jak możemy pomóc? Chodźcie z nami poszukać orzechów. Nie mamy zbyt wiele czasu. W każdej chwili może spaść śnieg, a wtedy nie będziemy mogli ich znaleźć. Wszyscy z bliska przyjrzeli się drzewu. Orzechy wyleciały przez dziurę i spadły na ziemię, a potem stoczyły się z górki. Wyjaśnił Radek. Przyjaciele odnaleźli zapasy Radka u podnóża górki. Hurra! Zawołał radośnie Radek. Możecie zanieść jedzenie do mojego domku, a ja w tym czasie załatam dziurę. Powiedział do korników Radek. Ostrożnie przenieśli orzechy i żołędzie z powrotem do jego spiżarni. Bartek i Basia pomogli kornikom. Pracowali najszybciej jak potrafili, ale zmrok zapadł bardzo szybko. A oni mieli jeszcze mnóstwo orzechów do przeniesienia. Nie zdążymy na czas, zauważył jeden z korników. Przydałaby nam się pomoc, dodał drugi. Bartek nagle skoczył do góry, a potem pobiegł bez słowa. Wkrótce wrócił z trąbką w rękach. Grał tak głośno, że mogli go usłyszeć wszyscy mieszkańcy lasu. Szybko zebrały się wszystkie zwierzęta. Basia wskoczyła na kamień i opowiedziała im, co się stało z zimowymi zapasami Radka. Wszystkie orzechy wyleciały przez dziurę. Musimy zanieść je z powrotem do spiżarni. Jeśli wszyscy pomożecie, skończymy przed nocą. Do biegu gotowi, start! Powiedział Bartek i poniósł jednego orzecha. Dał go Basi, a ona z kolei jednemu z korników. Korniki podały orzecha pszczole, pszczoła ważce i tak orzech wrócił do spiżarni wiewiórki. Do czasu, gdy na niebie pojawił się księżyc, wszystkie orzechy, żołędzie i kasztany bezpiecznie ułożono w spiżarni. Radek z radością wrzucił ostatni smakołyk. Dziękuję, tak się cieszę, że mam wspaniałych przyjaciół. Muszę się już ułożyć do snu, bo wkrótce zacznie padać śnieg. Do zobaczenia na wiosnę. Wdzięczna wiewiórka ziewnęła. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Wieża Roberta. To było słoneczne jesienne popołudnie. Malutki żuk Robert postanowił pobawić się swoimi kolorowymi klockami. Zbuduję ogromną wieżę, powiedział do siebie i zabrał klocki na pobliską łąkę. W cieniu wielkiego dębu wysypał je na trawę. Z każdym kolejnym klockiem Robert miał coraz większe problemy, żeby dosięgnąć szczytu wieży. Musiał stawać na palcach. Właśnie miał położyć kolejny klocek, gdy stracił równowagę, a wieża rozsypała się na trawie. O nie, powiedział Robert. Będę musiał zacząć budowę od początku. Mały żuk zaczął budować od nowa. Wieża rosła i bardzo szybko zrobiła się ogromna. Ale? O rety! Żołędź z wielkiego dębu rozsypał wieżę Roberta. Moja śliczna wieża znowu się zniszczyła. To wina tego głupiego dębu! Powiedział głośno. Mały Robert zaczął od nowa, ale tym razem nie budował pod starym dębem. Układał kolejne klocki, gdy nagle pojawili się jego przyjaciele – Bartek, Basia i Staś. Jej, Robert! Zbudowałeś piękną wieżę! Zawołali wszyscy. Już prawie ją skończyłem, tylko muszę postawić na samej górze czerwony trójkąt. Ale wtedy powiał wiatr i przewrócił wieżę. Robert bardzo się rozzłościł. Nie mogę w to uwierzyć. Nie chcę już budować wieży. Wracam do domu. Przyjaciele pobiegli za nim. Robert, zaczekaj. Może razem odbudujemy wieżę.
Nie chcę już budować. Zresztą nie da się ustawić wieży w stylu klocków. Poskarżył się Robert. Wszedł do domku i trzasnął drzwiami. Jak możemy pomóc Robertowi? Zastanawiała się Basia. Musimy znaleźć sposób, żeby go rozweselić. Wiem, co możemy zrobić, powiedział Staś. W domu też mam pudełko klocków. Przyniosę je i razem zbudujemy naprawdę ogromną wieżę. Wspaniały pomysł! Ja też mam w domu klocki. Ja też swoje przyniosę. Zbudujemy najwyższą wieżę na świecie. Bartek przywiózł swoje klocki w ciężarówce, Basia w taczce, a Staś przyniósł swój zestaw w dużym koszyku. Cześć, Robert! Zobacz, przynieśliśmy nasze klocki. Może razem zbudujemy ogromną wieżę? Zapytała Basia. Możemy ją ustawić w twoim domku. Wtedy wiatr jej nie przewróci. Dodał Bartek. O rety, ile klocków! Teraz zbudujemy najwyższą wieżę na świecie! Powiedział z uśmiechem mały żuk. Musimy już tylko ustawić czerwony trójkąt na szczycie. Ty to zrób! Zaproponował Staś. Hurra! Wieża już gotowa! Zawołali przyjaciele. Bartek, Basia i Staś pożegnali się z Robertem. Mały żuk położył się spać bardzo zadowolony. Zasnął bardzo szybko, spoglądając na swoją wieżę. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Karnawał. Zima powoli się kończyła. Leśni przyjaciele siedzieli w domku Basi. Powinniśmy zacząć przygotowania do karnawału, powiedziała Matylda. Za kogo się przebierzesz? Zapytał Bartek. To tajemnica, odpowiedziała Matylda. Nie mówcie nikomu o swoich kostiumach, to będzie niespodzianka w czasie balu karnawałowego. Masz rację, chodźmy do domu przygotować przebrania. Mamy tylko kilka dni, powiedział Baltazar. Bartek zdecydował się bardzo szybko. Postanowił przebrać się za muchomora. Z białego prześcieradła przygotował pelerynę, a z miski kapelusz. Namalował na niej białe kropki. Basia zrobiła kwiatowy kostium. Z zielonego papieru wycięła liście i przyszyła je na zielony koc. To była jej suknia. Z fioletowego papieru wycięła płatki. Baltazar i Ania pracowali razem. Baltazar przebrał się za diabła, a Ania za anioła. Robert, siedząc w swoim hamaku, zaczął przygotowywać kostium lwa. W nocy, poprzedzającej karnawał, światła świeciły się w każdym leśnym domku. Wszyscy pracowali nad kostiumami i przygotowywali się do jutrzejszego święta. Ważny dzień w końcu nadszedł. Przyjaciele postanowili urządzić bal karnawałowy u Stasia. Wszyscy ciężko pracowali, przystrajając dom chrząszcza kolorowymi tasiemkami i balonami. W tym samym czasie Róża przygotowywała u siebie pyszne ciasta. Pomagali jej Basia, Laura i Edek. W końcu nadszedł czas na założenie kostiumów. Staś przebrał się za kość do gry i czekał na przyjaciół. Jako pierwsi przyszli Bartek i Basia. Ślimak przebrał się za muchomora, a Biedronka za kwiatek. Później przyszedł Baltazar w stroju diabła. Ania przebrana za anioła, a Matylda za kraba. Laura wyglądała jak kaktus.
Robert przebrał się za lwa. Edek był kucharzem, a Róża kiścią winogron. Jej sukienka była zrobiona z balonów. Świetlik przebrał się za kredkę, a Pchła za ośmiornicę. Szymon przebrał się za żołnierza, a jedna z mrówek była naleśnikiem. Nagle przybiegła z płaczem Klara. Zniknęła! Moja piękna suknia księżniczki zniknęła! Wyprałam ją i powiesiłam na sznurku, ale urwał ją wiatr! Szlochała Klara. Przyjaciele próbowali ją pocieszyć. Nie potrzebuję kapelusza! Mam miecz! Zaproponował Szymon. To jest dla chłopców! Miałam przepiękną suknię, ale porwał ją wiatr! Zrobimy ci nowy kostium! Powiedziała Laura. Będziesz słońcem! Ten pomysł spodobał się Klarze. Z tych żółtych zasłon będzie idealna peleryna! Zawołała Basia. A te żółte kawałki papieru mogą być promieniami! Powiedział Staś i zerwał kilka promieni. Przyjaciele cieli, kleili i szyli. Wkrótce przepiękny kostium był gotowy. Pożyczę ci moją latarnię. Kredka jej nie potrzebuje. Zaśmiał się Świetlik. Dziękuję, powiedziała Klara. Była tak szczęśliwa, że aż się zarumieniła. Leśni przyjaciele tańczyli i śpiewali całą noc. Zgodnie uznali, że Klara miała najfajniejszy kostium. Czy może być coś bardziej wyjątkowego niż słońce świecące w nocy? Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Zamek z piasku. To był słoneczny, ciepły dzień. Bartek, Basia, Robert i Baltazar założyli kostiumy kąpielowe, wzięli łopatki, wiaderka i poszli na plażę budować zamki z piasku. Zobaczcie, jaki ogromny arbuz! Powiedział zaskoczony Baltazar. Weźmy go ze sobą! Na koniec dnia urządzimy sobie ucztę! Masz rację, Bartek! Zabierzmy go! Bartek, Basia, Robert i Baltazar ostrożnie toczyli arbuza. Ale gdy przyjaciele dotarli na szczyt górki, okrągły arbuz zaczął zjeżdżać ze stoku. Zatrzymajcie go! Krzyknęła Basia do przyjaciół. Robert wskoczył na arbuza, ale nie potrafił go zatrzymać. Maleńki żuk stracił równowagę i uderzył się w głowę. Soczysty arbuz toczył się dalej. Przyjaciele gonili go tak szybko, jak potrafili, ale owoc był dużo, dużo szybszy. Wtedy stała się rzecz okropna. Arbuz podskoczył do góry i rozbił się o ostry kamień. Nasz pyszny arbuz rozbił się na kawałki. O nie! Baltazar był bardzo smutny. Zamiast narzekać, po prostu go zjedzmy. Zaproponował malutki żuk. Przyjaciele usiedli na trawie i zaczęli zajadać arbuza. Opychali się słodkim owocem, aż ich brzuszki były pełne. Lepiej pośpieszmy się, bo inaczej zabraknie nam czasu na budowanie zamków z piasku. Basia, czekaj! Polecę z tobą! Powiedział Baltazar. Ja też! Dodał Robert. Ale ja nie umiem latać. Zostawicie mnie tutaj? Zapytał Bartek i zaczął szlochać. Zbudujemy trawę ze skórki arbuza. W ten sposób Bartek będzie mógł popłynąć z nami na wyspę. Zaproponował Baltazar. Przyjaciele wybrali 4 mocne kawałki skórki arbuza. Jeden dla Bartka, jeden dla Basi, jeden dla Baltazara i jeden dla Roberta. Maszty zrobili z gałęzi, a żagle z dużych liści. Gdy wszystko było już gotowe, opuścili małe łódki na wodę. Wiatr szybko poniósł ich w kierunku piaskowej wyspy.
Hurra! Żeglujemy! Powiedział Bartek z radością w głosie. Przyjaciele dotarli na wyspę, mając jeszcze mnóstwo czasu na zabawę. Zobaczcie, ktoś się zbliża! Ma wiaderko w ręce! Rzeczywiście, w ich kierunku szedł uradowany żuk. Kim jesteś? Zapytała Basia. Jestem Michaś, piaskowy żuk. Mieszkam tutaj i właśnie miałem zbudować zamek z piasku. Naprawdę? Zapytał Baltazar. Możemy się przyłączyć? Oczywiście, że możecie. Pobawmy się razem. Powiedział z radością Michaś. W piątkę zbudowali ogromny zamek z mnóstwem tuneli, wież i mostów. Teraz potrzebuję już tylko flagi na szczycie. Powiedziała Basia i narysowała na liściu portret Michasia, a flagę zatknęła na szczycie wieży. Świetnie wygląda! Czy to oznacza, że to mój zamek? Zapytał podekscytowany Michaś. Po zachodzie słońca Basia i przyjaciele pożegnali się z Michasiem i wyruszyli do domu. Dobranoc, piaskowy królu! Krzyknęła Basia, machając na pożegnanie swojemu nowemu koledze. Czego w ten piękny dzień dziś tu nauczymy się? Święta. Był chłodny zimowy dzień. Biedronka Basia i ślimak Bartek wybrali się do lasu w poszukiwaniu gałązek na świąteczne stroiki. Zobacz, Bartek, burza złamała to drzewko. Zabierzemy je do domu? Przystroimy je na święta. Hurra! Będziemy mieli prawdziwą choinkę! Zawołał Bartek. Podnieśli drzewko i zauważyli gąsienicę chroniącą się pod gałęziami. Pomóż mi, Bartku! Położymy ją na sankach. Chyba jest ranna, a na pewno bardzo jej zimno. Zabierzemy ją do mnie. Ostrożnie położyli gąsienicę na sankach. Czy nic jej nie będzie? Pytał z troską Bartek. Pewnie, że nie. Zapewniła przyjaciela Basia. Gdy wrócili do domu, położyli biedną gąsienicę do łóżka. Basia przygotowała dla niej gorącą herbatę, a Bartek przeczytał jej kilka bajek o przygodach innej gąsienicy. Następnego dnia gąsienica otworzyła oczy i delikatnie się uśmiechnęła. Z każdym dniem czuła się coraz lepiej i wkrótce była całkiem zdrowa. Basia poprosiła ją, żeby została. Jesteś taka miła! Nie odchodź, gąsienico! Spędź z nami święta! Dziękuję! Z radością z wami zostanę! Ale co możemy jej dać pod choinkę? Zastanawiała się Basia. Co ucieszy gąsienicę? Basia miała kilka pomysłów. Ślimak radośnie pokiwał głową. Bartek i Basia poszli spotkać się z mrówkami. Królowa powitała ich z otwartymi ramionami. Basia powiedziała, o jaki prezent jej chodzi. Możemy zrobić, co tylko zechcesz, powiedziała królowa. Nadeszła gwiazdka. Basia i Bartek przygotowali stojak na choinkę. Gdy zrobiło się ciemno, Bartek dał Basi prezent. Wesołych świąt, Basia! Dziękuję, Bartku, powiedziała Biedronka. Była zachwycona. Jest przepiękna! Basia była bardzo szczęśliwa. Owinęła wstążkę wokół gałęzi choinki. Tobie też życzę wesołych świąt! Powiedziała Basia i dała Bartkowi prezent. Zimne ognie, super! Ustawmy je na drzewku! Zapalili zimne ognie, a iskry radośnie tańczyły wokół choinki. Ognie przyciągnęły mnóstwo świetlików.
każdy z nich przyniósł choinkową ozdobę. Nawet gąsienica pomogła przystroić drzewko. Wkrótce nadeszły mrówki, niosąc dużą paczkę. Wręczyły ją Bartkowi i Basi. To prezent dla ciebie, gąsienico, powiedział Bartek. Wesołych świąt! Buciki! Krzyknęła radośnie. Dzięki nim nie zmarzną ci nogi, gdy będziesz chodziła po śniegu, wyjaśniła Basia. Przyjaciele świętowali do późnej nocy. Był żuk Edek, szorszcz Staś, świerszcz Alfonso i żuk Róża. Świetliki razem z małymi mrówkami zbudowały ogromnego bałwana. Wszyscy śpiewali i tańczyli wokół choinki. Matylda także przyleciała z nimi świętować. Klara tańczyła z Laurą. Bartek i Basia skakali razem z Baltazarem. Gdy zabawa się skończyła, gąsienica oczyściła buty i ustawiła na półce. A to był wspaniały dzień! Szkoda, że gwiazdka jest tylko raz w roku.